Cześć, witajcie. Przepraszam za długą nieobecność, szczególnie moich 12 subskrybentów, ale wiecie, wakacje i inne obowiązki. Postaram się Wam w jakiś sposób to zrekompensować. Opowiem o flipowaniu, ale troszkę innym flipowaniu, nawet może o trochę kontrowersyjnym flipowaniu, ale jak się okazuje, dobrym na złe i na dobre czasy. A na czym polega ten model? W skrócie, na sprzedawaniu tylko i wyłącznie za gotówkę, sprzedawaniu bez używania ogłoszeń, sprzedawaniu mieszkań ludziom, którzy nie mają w nich zamieszkać, w moim szczególnym przypadku sprzedawaniu kawalerek, możliwie jak najmniejszych, mieszczących się w odrestaurowanych kamienicach. Dlaczego ten model jest dobry na dobre i na złe czasy? Dlatego, że w okresie prosperity sprzedaje się wszystko, sprzedaje się szybko, płynnie, za coraz większe pieniądze. Ludzie po prostu reinwestują swoje nadwyżki finansowe. W okresie, który mamy teraz, czyli pewnego spowolnienia, ochłodzenia, tak naprawdę w dziwnych czasach ludzie nie wiedzą, czego się spodziewać, co będzie dalej. Zmienia nam się troszeczkę profil klienta, profil inwestora i ludzie szukają bezpiecznej lokaty, bezpiecznej przystani dla swoich środków. Taką przystanią są nieruchomości. Wrócę teraz do dwóch ostatnich punktów, dlaczego są to kamienice i dlaczego są to jak najmniejsze kawalerki. W kamienicy jesteśmy w stanie kupić właśnie jak najmniejszy lokal. Znaczy, jesteśmy w stanie kupić lokal mniejszy od standardowych lokali w blokach na rynku wtórnym lub od deweloperów na rynku pierwotnym. Dzięki temu, że wybieramy mniejszy lub możliwie jak najmniejszy lokal, jesteśmy w stanie obniżyć wolumen transakcyjny, tak aby mieszkanie było w zasięgu nie tylko najzamożniejszych inwestorów, czyli nawet człowiek, który pracuje na etacie i daje sobie radę, jest w stanie zaoszczędzić na takie mieszkanie i czerpać zyski z najmu i ze wzrostu wartości. W Łodzi, jeżeli będziemy bardzo chcieli wyśrubować taką cenę, ale nadal, żeby coś do nas zostało, takie małe mieszkanko sprzeda się za 150-160 tysięcy. Jak wiecie, jak widzicie, to nie jest to nieosiągalna kwota, nieosiągalna cena dla takiego typu inwestora, o którym wspomniałem. Mam nadzieję, że wynagrodziłem Wam moją nieobecność. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.